Dzień dobry. Boże słowo przeznaczone do rozważania na dzisiejszy dzień, 18 września, jest zapisane u proroka Izajasza w 61 rozdziale 8 wierszu oraz w pierwszym liście Pawła do Tesaloniczan w 4 rozdziale 6 wierszu. Ja, Pan, miłuję prawo i nienawidzę zbrodniczego łupiestwa. Niech nikt nie dopuszcza się wykroczenia i nie oszukuje w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego. Moi drodzy, to Boże Słowo nawiązuje nas jednoznacznie i mocno do uczciwości, do tego, żeby postępować zgodnie z zasadami, z przepisami prawa, z dziesięciorgiem przykazań chociażby. Ja teraz znajduję się w samochodzie i za chwileczkę wybieram się w trasę w związku z załatwianiem różnych parafialnych spraw. I moi drodzy, wielu z nas dzisiaj już jechało samochodem do pracy albo gdzieś się wybiera, jakaś jazda samochodem jest w planie. I teraz powiedzmy sobie szczerze, odpowiedzmy sobie na to pytanie, czy na pewno tam, gdzie trzeba było jechać tylko 30 na godzinę, jechaliśmy taką prędkością? Czy na pewno tam, gdzie można było jechać tylko 50 na godzinę i nie przekraczać tej prędkości, czy nam się to nie przydarzyło? Także nawet tego nie zarejestrowaliśmy i nawet tego nie zauważyliśmy. I możemy być oczywiście bardzo zadowoleni, ponieważ nie zatrzymała nas policja, nie zapłaciliśmy mandatu, piekło nam się i tak nam się piecze właściwie każdego dnia. Takie małe wykroczenie, nic nieznaczące, ale jednak. A potem jesteśmy zadowoleni, no, że jechaliśmy, zdążyliśmy bez żadnego problemu. Może to jest wyświechtany przykład, ale przepisy są po to, żeby było bezpiecznie, żebyśmy my sami sobie, a także innym użytkownikom ruchu nie zrobili krzywdy. Jeśli będziemy jechali szybciej, a ktoś wymusi na nas pierwszeństwo, to nasza droga hamowania będzie dłuższa. Jeśli będziemy jechali szybciej, a jakiś pieszy nieopatrznie wpadnie nam pod samochód, no to te konsekwencje także będą dla pieszego w szczególności opłakane, a chyba nikt z nas nie chciałby być sprawcą wypadku i przyczynić się do czyjejś bądź własnej niepełnosprawności. Zasady są po to, żeby je łamać, mówi powiedzenie, ale ja myślę, że przede wszystkim po to, żeby było nam bezpiecznie. Inny przykład jest taki. Dla młodszych widzów czy użytkowników codziennika biblijnego zaczęła się szkoła i już lista lektur jest dostępna. I pół biedy, jeśli mamy taką lekturę, jakieś 170 stron do przeczytania, ale dużym drukiem, małe kartki, do tego jeszcze na co drugiej stronie jakiś spory obrazek, więc właściwie jest to lektura na jeden wieczór i przeczytamy ją bez większego wysiłku. Gorzej, jeśli będziemy musieli zmierzyć się z taką lekturą tego autora, znanego z książek bardzo obszernych, no i tu już tych stron jest dużo więcej, obrazków jest mało, literki są mniejszym drukiem napisane, więc w jeden wieczór się już w pustyni i w puszczy nie zmieścimy. A jeśli weźmiemy pod uwagę w wyższych klasach takie lektury jak Potop, jak Krzyżacy, Lalka i tak dalej, to tę lekturę trzeba na pewno rozłożyć na kilka dni, chyba że ktoś czyta bardzo szybko. Dlatego o wiele łatwiej jest sięgnąć po opracowania, czy te internetowe, czy gotowe, które można kupić w księgarni. Po co poświęcić tyle czasu na lekturę książki, kiedy można przeczytać w jedno popołudnie opracowanie i być tak samo mądrym. Wielu uczniów tak myśli. Przy czym pomijamy wiele szczegółów. Tracimy to, co jest istotą tej książki, tą wielowątkowość. Już skupiamy się tylko na tym, co najważniejsze, żeby dobrze odpowiedzieć, uzyskać dobrą odpowiedź, ale tak naprawdę z lektury tej książki nie mamy nic, bo jej nie przeczytaliśmy. Ta lektura nas nie rozwinęła, nie pobudziła naszej wyobraźni, nie uczyniła nas ludźmi bogatszymi o to, co przeczytaliśmy. W związku z tym nie rozwijamy się. Oszukujemy nie tylko nauczyciela, ale tak naprawdę oszukujemy samych siebie. Zatem tutaj mamy takie bardzo różne doświadczenia szkolne. Tak samo kwestia dotyczy na przykład płacenia podatków. Nasz naród jest szczególnie kreatywny, nauczony sztuki kombinowania w czasach słusznie minionych i to chyba się genetycznie zapisało w naszym kodzie DNA. I
Wielu z nas wychodzi z założenia, że no, trzeba kombinować, trzeba robić tak, żeby tych podatków nie płacić, żeby było taniej, żeby wiadomo, jakie są zasady, ale my musimy zrobić tak, żeby wyszło na nasze, bo przecież jesteśmy mądrzejsi, jesteśmy kreatywni, a przede wszystkim więcej zostanie nam w portfelu, tudzież więcej zostanie nam w kieszeni. Czy będziemy uczciwi? Odpowiedź jest jasna. Pan Bóg nie znosi uczciwości, nie cierpi szachrajstwa, kombinowania, oszustwa. Pan Bóg jest Bogiem uczciwym, szczerym i rzetelnym. I tego nas uczy, i do tego nas zachęca. I to jest właściwie zadanie na każdy dzień, na każdą chwilę naszego dnia. W związku z tym, kiedy dzisiaj będziemy jechali samochodem, pamiętajmy o przepisach. Kiedy otrzymamy jakieś zadanie w szkole, zróbmy je uczciwie, a nie odpisujmy. Kiedy jest do przeczytania lektura, poświęćmy tych kilka wieczorów, żeby rzetelnie się z nią zmierzyć. Kiedy trzeba zapłacić, to trzeba zapłacić, co boskie Bogu, co cesarskie cesarzowi. Życzę dobrych refleksji podejmowanych w wielu chwilach naszego dnia, w wielu chwilach naszego życia, nie tylko dzisiejszego. Ja tymczasem zapinam pasy i jadę załatwiać moje sprawy. Mam nadzieję, że nie przekroczę prędkości. Będę się bardzo starał. Zostańcie z Bogiem. Życzę Wam miłego dnia. Amen.